Dwa lata temu stracili w pożarze dorobek całego życia. Dziś wrócili do wyremontowanych mieszkań. Mowa o lokatorach kamienicy w Bajtkowie koło Ełku. Przypomnijmy, że w lutym 2012 roku 14 mieszkańców straciło dach nad głową po tym, jak w wyniku pożaru i zalania pomieszczeń podczas akcji gaśniczej budynek nie nadawał się do zamieszkania. Teraz zabytkowa kamienica, w której znajduje się 8 mieszkań, została gruntownie przebudowana i odzyskała dawny blask. Dziś lokatorzy otrzymali od wójta gminy Ełk Antoniego Polkowskiego klucz od swoich mieszkań. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby standard był dość wysoki, mówi włodarz. Ten budynek został odbudowany ze środków gminy Ełk i ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja kosztowała prawie 1 000 000 zł. Z banku otrzymał się dofinansowanie w wysokości 280 tysięcy. Jest tutaj 8 mieszkań w pełni wyposażonych, w łazienki, w kuchnię. Wszystkie są w wysokim standardzie wykonane, poza tym każdy ma oddzielne ogrzewanie. Jest to budynek objęty ochroną konserwatorską, więc dokumentacja była uzgodniona z konserwatorem zabytków. Po uzgodnieniach przystąpiliśmy do pracy i te prace już zostały zakończone. Właśnie dzisiaj jest wielkie święto dla tych mieszkańców. Kamienica ponownie jest gotowa do zamieszkania, jednak jej mieszkańcy nadal pamiętają o pożarze sprzed 2 lat. Radość nadal miesza się ze smutnymi wspomnieniami, mówi reporterce Radia 5 Daniel Gibniewski, mieszkaniec kamienicy. Wszystko straciliśmy, bo my tu na górze mieszkaliśmy. No, nasze najgorzej było zniszczone mieszkanie. Uciekaliśmy, to dzieci ile mieli? Jedne 1,5 roczku, drugie 4, a jedne 3. I pod pachą uciekaliśmy. Razem. Zadowolony jestem, bo tam co teraz mieszkamy, to jeden pokoik mieliśmy, a 7-osobowa rodzina, to wiadomo. Kiedy się zamierzacie wprowadzić tak naprawdę? To jak światło się ten... No. Jak najszybciej, potem ciasno. Do budynku wprowadziły się także 2 nowe rodziny, które mieszkania otrzymały z przydziału socjalnego. Długo czekałam na to mieszkanie. Cieszy się Justyna Filipkowska, nowa mieszkanka kamienicy. Jest nas 4. Akurat pasuje nam. Mieszkanie jest super. Jestem zadowolona z tego mieszkania. Mam nadzieję, że będzie dobrze mi się mieszkało. No i bardzo dziękuję za mieszkanie. Bo akurat dostałam to mieszkanie, czekałam długo na nie i akurat mi się udało. Jestem szczęśliwa, że dostałam akurat to mieszkanie. Remont kosztował blisko 1 000 000 zł.